Przypomnijmy, w zeszłym roku po miesiącach rozmów i konsultacji z mieszkańcami wybrano metodę mieszaną, według której płacimy 20 zł co miesięcznego ryczałtu i dodatkowo 2,50 za metr sześcienny zużytej wody. Teraz miasto ponownie stanęło przed trudną decyzją dotyczącą wyboru nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak mówiła podczas dzisiejszej konferencji Anna Mieczkowska, szczególną trudność przysparza wybór metody pozwalającej na objęcie kosztami utrzymania całego systemu, także apartamentów. Taka metoda, przypomnę Państwu, była. Ona się świetnie sprawdziła w naszym mieście. Była to metoda mieszana, czyli metoda ryczałtu i odpłatności od wody. Niestety, jak Państwo zapewne pamiętacie, Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła nam tę uchwałę i wskazała nam, że musimy podjąć nową uchwałę i wybrać nową metodę zgodną z ustawą. Dlatego do prac nad wyborem tej metody zaprosiłam przedstawicieli wszystkich klubów. I od kilku tygodni pracujemy nad wyborem takiej metody, która będzie metodą sprawiedliwą społecznie. Niestety radni nie wypracowali jednolitego stanowiska i w tej chwili dyskusja dotyczy dwóch metod: odwody oraz mieszana, czyli odwody dla budynków jednorodzinnych i od powierzchni w budynkach wielorodzinnych. Jak mówiła prezydent, metoda odwody wydaje się bardziej sprawiedliwa. Metodę od metra sześciennego wody i tą metodę wszyscy bardzo dobrze znamy. Jest to jedyna metoda, gdzie tak naprawdę mamy wpływ na opłaty, które ponosimy za segregację, za odbiór odpadów. To znaczy, im więcej wody zużywamy, tym więcej płacimy i wydaje się, że to jest to metoda, która najbardziej odpowiada charakterowi naszego miasta. Opłatą objęte są wszystkie nieruchomości, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka, czy nie mieszka, proszę Państwa. Tak? Ponieważ mając dane, dysponując tymi danymi bardzo dokładnymi, zebranymi już przez wiele, wiele lat, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś rzeczywiście mieszkał w tym mieszkaniu, czy nie mieszkał. To mówimy o oczywiście właścicielach apartamentów. Zawsze możemy to skontrolować i to jest możliwe. Druga metoda zakłada, że dla jednej osoby byłaby taka sama opłata, co na przykład dla pięciu. Ocenić mogą Państwo sami. No właśnie, brak zrozumienia tożsamej wysokości opłaty dla małych, dużych lokali mieszkalnych. No i to, co dla nas jest najistotniejsze, proszę Państwa, to jest to, że my absolutnie niestety nie mamy żadnej bazy, aby na ten moment być gotowymi do tego, żeby powiedzieć, tak, będziecie Państwo płacić tyle i tyle, bo mamy to policzone. Nie możemy z naszej bazy, nie mamy takich danych, więc trudno nam będzie uzasadnić nawet wysokość opłaty. Myślę, że trzeba będzie przyjąć najwyższą stawkę za metr kwadratowy, dlatego że nie ma tej bazy, nie mamy jej po prostu fizycznie w urzędzie i nie możemy też jej stworzyć, bo proszę mi wierzyć, żeśmy przymierzali się do tego. Niestety nie uda nam się tego pozyskać łatwo, szybko, tak żeby można było podać wiarygodne dane. Na terenie Kołobrzegu jest ponad 9 tysięcy lokali, w których mieszka tylko jedna lub dwie osoby. Mówię o tym, proszę Państwa, bo bardzo teraz już mamy takie głosy, że właśnie najwięcej takich osób mieszka na dosyć sporych, może nie dosyć sporych, też nie mamy takiej bazy danych, która powie nam, jak to się ma w stosunku do powierzchni lokali mieszkalnych. To są dane, nad którymi dyskutowaliśmy w trakcie rozwiązywania tego problemu i tak jak Pani Prezydent wspomniała, zdania są podzielone, choć liczyliśmy na to, że uda nam się tak jak ostatnio przy metodzie, którą wprowadzaliśmy, czyli gdzie był ryczałt i odwody, być jednomyślnym. Nawet proponowałam, że może spróbujmy zebrać przez jakiś dłuższy okres czasu dane, choć nie wiadomo, czy to nie będzie trudne, żeby jednak przymierzyć się również i rozważyć tę metodę na prawdziwych danych, tak? Niestety nie zyskało to jakby na ten moment akceptacji. Pod obrady Rady Miasta może trafić tylko jeden projekt uchwały, dlatego prezydent zawnioskowała do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie połączonych komisji i dyskusję, która metoda jest lepsza i bardziej sprawiedliwa dla naszych mieszkańców. Całą konferencję dotyczącą wyboru metody naliczania opłat za odpady komunalne nadamy zaraz po wydarzeniach dnia.